pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w Inspiracjach Kwietnia. Będzie ich kilka fajnych, też mocno zróżnicowanych. Będę dużo mówić, także zaczynamy. Zacznę od piątych urodzin Radzki i od zaproszenia Was na nie. Dlatego, że w kwietniu 16 minęło 5 lat, od kiedy nagrywam filmy. I ponieważ to jest taka okrągła rocznica, to stwierdziłam, że w tym roku chciałabym zrobić coś wyjątkowego. Do współpracy zaprosiłam wrocławskie kino Nowe Horyzonty. To jest kino od słynnego festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, który się raz do roku odbywa. Na pewno kojarzycie. Zresztą w zeszłym roku w końcu brałam w nim udział. To było też takie coś, co zawsze chciałam zrobić od wielu lat. W każdym razie poszłam do dziewczyn i mówię, słuchajcie, może zrobimy coś razem, zrobimy imprezę, zaproszę Wicki i wyemitujemy jakiś fajny dokument o modzie. No i one powiedziały, dobra, fajnie, i ja myślałam, że to będzie taki dokument w stylu Dior and I albo o Iris Apfel, coś takiego, co już gdzieś można znaleźć, zobaczyć i tak dalej. Ale mówię im, słuchajcie dziewczyny, a teraz wychodzi na początku maja super dokument, The First Monday in May. Tutaj trailer w tym momencie wyświetli Wam się link, także sobie kliknijcie. To jest film o tym, jak Anna Wintour w ubiegłym roku przygotowywała słynną Met Galę. Tam temat był Chiny. No i ona go raz te gale do roku, na pewno jak się modą interesujecie, to kojarzycie te gale. Tam jest zawsze mnóstwo artystów, kreacje. Każdy projektant przychodzi razem z artystą i projektuje mu kreacje. Tam jest ogromne zamieszanie. W Stanach mówi się, że to jest druga najważniejsza gala po Oscarach ogólnie, także Anna Wintour dokonała też czegoś bardzo, bardzo dużego. W każdym razie jest pokazane za kulisami dokument, jak w zeszłym roku ta gala powstawała, z trailera wszystko widać. Myślę, że to będzie bardzo film taki, gdzie bardzo Anna Wintour, czyli taka prawdziwa szefowa, będzie pokazywała, jak pracuje. To będzie też pewnie w stylu September Issue, ale nie o Vogue, tylko właśnie o tej gali. No i mówię, dziewczyny, kurczę, może się uda zdobyć dla nas ten film. No i dziewczyny dokonały rzeczy niemożliwej, negocjowały tam ostro i jak w tej chwili widzicie na plakacie u mnie 12 maja w kinie Nowe Horyzonty o 19 w W ramach piątych urodzin Radzki będzie emisja filmu, to jest polska premiera, to jest również jedno z pierwszych odtworzeń tego filmu w Europie. Natomiast świeżo po Tribeca Festival filmowy w Nowym Jorku, czyli po tej Tribece, która była w połowie kwietnia był ten, czyli niedawno był ten festiwal, tam była ogólnoświatowa premiera tego filmu, a już kurczę 12 maja będzie on we Wrocławiu, także czad! Do tego wszystkiego jeszcze polska marka Taranko, której strasznie dziękuję i bardzo się cieszę, jest partnerem wydarzenia i dzięki niej ten film też obejrzymy, bo licencja niestety była bardzo droga na to jednorazowe wyświetlenie tego filmu, a tutaj marka Taranko powiedziała, że chętnie pomoże, chętnie będzie partnerem i umożliwi nam obejrzenie tego filmu, także ja się też cieszę, że są takie marki, którym nie zależy tylko na sprzedaży ubrań, ale też inwestują w coś fajnego, w kulturę, bo to jest coś wyjątkowego. Ja też chcę, żeby ten wieczór był fajny, żeby to było coś w moim stylu, dlatego film. Także tak, zapraszam Was serdecznie, wstęp jest darmowy dla wszystkich, takie info techniczne, które już wrzucałam na fejsie, na Instagramie, też mówiłam na Snapchacie o tym, ale jeszcze raz szybciutko powtórzę. Wstęp jest darmowy, to jest ważne, natomiast ilość miejsc jest ograniczona, jest tylko około 100 biletów do wzięcia, natomiast bilety są do wzięcia w kasach kina od 2 maja, od otwarcia kina, od poniedziałku, czyli w sumie od jutra, bo ten film, tak, od jutra. No i wchodzicie do kina, mówicie, że chcecie bilet na Radzka urodziny. Jedna osoba może wziąć maksymalnie 2 bilety, dlatego że chciałam, żeby jak najwięcej osób miało szansę przyjechać. No i możliwość jest tylko i wyłącznie odebrania biletów na miejscu. No i potem przyjścia. Niestety nie ma innej opcji, nie ma rezerwacji, bo no nie mogę tak po prostu zrobić, bo jest ilość miejsc ograniczona i każdy musi sobie ten bilet wziąć dla siebie. Natomiast jeżeli nie jesteście pewne, czy z kimś przyjdziecie, to może weźcie jeden bilet, żeby komuś nie blokować miejsca. A zrobimy również tak, że ja wszędzie będę informować po tym 2 maja, ile jest jeszcze biletów, czy jest szansa, żeby na przykład dzień, 2, 3 dni, 5 dni później, może chwilę przed imprezą jeszcze się bilety pojawią. Dam po prostu znaka, jak z tymi biletami sytuacja wygląda. No ale jeżeli kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli przyjdziecie 2 maja, albo pewnie 3 i 4, bo nie wierzę, że nagle 100 osób się rzuci 2 maja na te bilety, ale zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Ja się strasznie cieszę, że to się uda. I taki film też, taka petarda. Coś strasznie, strasznie fajnego. No i jeszcze będą oczywiście tam różne niespodzianki. To niby moje urodziny, to znaczy Radzki, ale będą też niespodzianki dla Was. Ogólnie impreza będzie trwała 2-3 godziny, więc jeżeli jesteście spoza Wrocławia, a uda Wam się odebrać bilet albo bilety, to spokojnie koło 23 jakimś pociągiem, autobusem sobie wrócicie do domku. Także to to tyle. Zapraszam Was serdecznie, strasznie się ekscytuję tym wydarzeniem. Musicie mi ten przydługawy wstęp po prostu do inspiracji wybaczyć. Teraz zacznę już może od książek, bo były książki, 3 takie, które właściwie, więcej mam tych książek, ale nie wyrabiam się z czytaniem. Natomiast były 3 takie, które, no,
które polecam i które uwielbiam w tym miesiącu. Pierwsza z nich to jest Paulina Mikuła, Mówiąc inaczej, jak pisać i mówić, żeby się nie pogubić. Moja ulubiona vlogerka językowa, że tak powiem, wydała książkę. Książka jest rewelacyjna. Wrzucałam na Snapie, czytałam ją w drodze do Krakowa, jak jechaliśmy na koncert, o którym też później opowiem. I powiem wam, że jeżeli oglądaliście kiedykolwiek Paulinę, myślę, że wszyscy ją znacie, to książka jest napisana takim językiem, jakim ona mówi. Jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo takich przykładów, które są proste i które gramatykę i język, coś, co jest bardzo nudne i co kojarzymy tak naprawdę, oczywiście, jeżeli ktoś lubi, to fajnie, ale tak generalnie kojarzymy język polski raczej ze zmuszaniem nas do nauki gramatyki, ortografii i tak dalej, to ona to tłumaczy w taki sposób, że chce się to czytać i chce się mówić poprawnie. Zwraca uwagę na bardzo wiele rzeczy, ja już też sobie zakodowałam, że nie mówimy tą, tylko tę, że nie mówimy na tapetę, tylko na tapet. Tam dużo takich z tych rzeczy jest, w których ja faktycznie robię błędy i tak sobie powtarzam to, nawet sobie zaznaczyłam kilka rzeczy, kilka spraw, żeby do tego wracać, bo Paulina robi to świetnie, na takich świetnych przykładach, na których, na przykład, o, też w cudzysłowiu zawsze mówię, a Paulina tutaj tłumaczy, że to jest tak jak w dupie. Nie mówimy w dupiu, tylko w dupie. I tak samo nie mówimy w cudzysłowiu, tylko bierzemy coś w cudzysłowie. Nie, w cudzysłowie. W cudzysłów. W cudzysłowie, tak? O Jezus. Czytałam tę książkę! W cudzysłowie. Konrad się śmieje. Na pewno nie w cudzysłowie, bo nie jest w dupiu. W każdym razie polecam wam tę książkę serdecznie. Jest bardzo, bardzo dobra. Paulinie gratuluję, bo to jest kawał świetnej książki. Mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi ją kupi, przeczyta ze zrozumieniem. No i że będzie mówić poprawnie, po prostu. Także, druga książka, to jest książka, na którą czekałam już od 2 miesięcy, od kiedy zobaczyłam, że będzie premiera, mówię, muszę ją mieć. To jest Anna Sulińska, W niebo wzięte, o stewardesach w PRL-u. I to jest książka o tym, jak pierwsze stewardesy, ogólnie o tym, jak powstawały linie lotnicze LOT, one w ogóle powstały już około lat 30. XX wieku, także już ho, ho, ho i jeszcze dalej. No i tutaj są opisane historie pierwszych stewardes i ogólnie o tym, jak te stewardesy działały, działają, nadal po części pewnie, ale jak to było w PRL-u, kiedy nic w Polsce nie było, a one mogły wyjeżdżać za granicę, co one tam robiły, co się działo w tych samolotach, ogólnie jak to jest być stewardesą, jakie oni tam przechodzili testy. No bardzo ciekawa sprawa, jeszcze jeżeli ktoś się interesuje lotnictwem albo boi się latać tak jak ja i siłą rzeczy przeciągają go wszystkie tematy tego typu, a ja leciałam, jak lecieliśmy teraz do Paryża, to lecieliśmy właśnie lotem w obie strony, w sumie 4 loty, bo z międzylądowaniem i tamte stewardessy naprawdę były takie miłe, takie fajne i nawet w pewnym momencie źle się poczułam, bo źle znoszę loty, zwłaszcza takie dłuższe, czyli już takie ponad 2-godzinne i pani jak zobaczyła, że ja gdzieś tam takiego mojego zgona zaliczam, to mi od razu przyniosła kocyk i poduszeczkę, także naprawdę fajnie, więc tym bardziej jak tylko ta książka wyszła, przeczytałam i jestem z tego bardzo zadowolona i wiele ciekawych historii tutaj, myślę, o których nie wiecie na pewno, jest opisanych. A trzecia książka to jest typowa moda, czyli to jest Vivienne Westwood, wydawnictwo Bukowy Las i to pan Ian Kelly towarzyszy Vivienne Westwood przez wiele miesięcy, czy nawet lat, nie pamiętam, ale przez dłuższy czas opisuje, jak ona w tej chwili pracuje i opisuje jej całą historię życia, sukcesu. To jest w ogóle bardzo dobra książka, ja jej nie skończyłam jeszcze, tak 3/4 mniej więcej przeczytałam, bo tu jest bardzo dużo informacji, więc ja tak sobie dawkuję i czytam ją powoli wtedy, kiedy mam wypoczętą głowę, żeby sobie wszystko przyswoić. Ale tu jest pokazana jej filozofia mody, ale też filozofia życia otaczającego nas świata. Jest bardzo dużo polityki, bardzo dużo historii mody, bardzo dużo o Vivienne Westwood mówi się, że to jest babcia przecież punku. No tutaj jest bardzo dużo też wbrew pozorom historii świata i polityki. Nie tylko moda tu jest, no. I zresztą Vivienne Westwood po dziś dzień walczy w różnych ekologicznych sprawach o naszą planetę i to jest wszystko bardzo, bardzo fajnie pokazane, wytłumaczone, kawał historii mody. Jeżeli tylko lubicie Vivienne Westwood, bo jeżeli się modą interesujecie, to koniecznie tę książkę musicie przeczytać, bo to jest bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji, ale fajnie też się czyta spostrzeżenia i książkę o legendzie mody i o rzeczach związanych też z modą z punktu widzenia kogoś, kto się tą modą nie zajmuje i nie interesuje, bo to jest dziennikarz, który pisze biografię. Natomiast
on nie siedzi w modzie i on ma różne takie ciekawe spostrzeżenia, które czasami się wydają oczywiste, a czasami na przykład byśmy na nie nie wpadli, jeżeli się modą interesujemy, bo mamy do niej emocjonalny stosunek. A on tak trochę z boku obserwuje to wszystko i też parę ciekawych właśnie tak, no śmiesznie się czyta po prostu, jak ktoś jest zdziwiony właśnie różnymi modowymi sprawami. Także też tę książkę wam polecam, to jest no coś po prostu, co trzeba przeczytać. Kolejna rzecz to będzie profil na Facebooku i też kanał na YouTubie. Oczywiście linki do inspiracji do wszystkiego będą na dole, jak zwykle. I to jest, bo jak przeczytałam tę książkę o tych stewardesach, to zaczęłam sobie googlować i szukać na YouTubie jakichś dokumentów o stewardesach polskich. No i trafiłam na bardzo fajny fanpage na YouTuba i na bardzo fajny fanpage pod tytułem Życie stewardesy i go prowadzi Ola. Ola w tej chwili lata w liniach lotniczych jakichś arabskich. Nie chcę przekręcić nazwy, ma taki niebieski mundur i ja po prostu w tym fanpage'u, w jej vlogach też o tym, jak być stewardesą, się po prostu zakochałam, przeczytałam, czytam cały czas. Ona jest w ogóle bardzo fajną, młodą, otwartą osobą, strasznie ma fajne spostrzeżenia a propos świata, różnych kultur, mieszka bardzo długo za granicą, już kilka lat pracuje jako stewardesa, to znaczy dłuższy czas, kocha latanie, w bardzo fajny sposób tłumaczy wiele rzeczy, w bardzo fajny sposób też reaguje na komentarze innych, nawet bardzo złośliwe i naprawdę, to jest kawał fajnego fanpage'a. Jak ja tak czytam codziennie prawie jej, co ona tam pisze, to mówię, kurczę, jakie to jest coś, to nie jest w ogóle o modzie, ale to jest coś tak fajnego, tak życiowego, tak miłego, tak dającego dobrą energię, że muszę to po prostu podać dalej, bo Ola jest świetna. Także Olu, jeżeli to kiedyś obejrzysz, pewnie nie, ale może, to gratuluję ci fajnej pracy, pozytywnej energii, tej radości, którą czerpiesz z życia i też myślę dajesz innym dzięki swoim wpisom. No i gratuluję ci po prostu świetnej działalności w sieci. Także polecam wam serdecznie, myślę, że się w Oli też zakochacie, tak jak ja. Kolejny film to będzie już YouTube i to będzie Vogue brytyjski. Była taka seria z Alexą Chung, The Future of Fashion. Ona była w kilku odcinkach, a teraz opublikowali go tę serię w całości w ciągu tak chyba godzinnego, prawie godzinnego odcinka. No i tam Alexa Chung chodzi po Nowym Jorku i opowiada o różnych rzeczach związanych z modą, z jej przyszłością, co będzie, jakie są nowe kierunki w modzie. Bardzo fajnie jest to zrealizowane, bardzo ciekawie. I Alexa tam odwiedza kilka i projektantkę, i jakiś tam i sklep internetowy, różne takie rzeczy, które się teraz w modzie, inicjatywy, części modowego biznesu dzieją. I odwiedza między innymi na przykład prawniczkę, która zajmuje się modowym, no prawem mody, o. I tam jest bardzo ciekawy fragment z tą prawniczką, z dwoma sukienkami. Musicie to koniecznie po prostu zobaczyć. No mnie to zafascynowało. I na przykład to, że w Stanach nie ma, nie są chronione, moda nie jest chroniona prawem autorskim i można coś skopiować po prostu totalnie bezkarnie. I tam zresztą jest bardzo kilka takich rzeczy, kwestii poruszonych, także koniecznie sobie zobaczcie. Fajny jest też fragment z takimi ludźmi, nie wiem jak to powiedzieć, trendseterami może, którzy na przykład wymyślili określenie normcore. I dzięki nim normkorowy styl został określony i to określenie na co już w ogóle zagłościło w słowniku i zostało przyjęte do użycia. Także koniecznie sobie, jeżeli się modą interesujecie, ten filmik zobaczcie, na pewno nie pożałujecie. I jeszcze filmy nie na YouTubie, tylko kinowe. I oba filmy ciężkie, jakoś tak, nie wiem, no ciężkie, ale myślę, że warto obejrzenia. Pierwszy film to jest film z Emma Watson i to jest Kolonia Dignidad. Jeżeli lubicie Hermione, czyli Emma Watson, ona gra tam główną rolę, drugą główną rolę męską z kolei gra ten aktor, nie pamiętam jak on się nazywa, ale on grał w Rush, w wyścigu tego słynnego, o Jezu, nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tego rajdowca, ale to jest też bardzo fajny aktor i oni grają, to jest prawdziwa historia, która dzieje się w Chile, gdzie była właśnie ta kolonia Dignidad, to była kolonia godności i to była taka osada, która potem okazało się, że była sektą, gdzie tam się bardzo złe rzeczy działy, a tam trafiali i miejscem przesłuchań wojska za czasów Pinocheta. I tam trafiali ludzie z ruchu oporu, z opozycji, którzy byli gdzieś tam łapani na ulicach. Nie wiadomo, co tam się wtedy działo w Chile, ale oni zostawali wywożeni do tej właśnie kolonii, tam byli torturowani bardzo hardkorowo. I jak już byli prawie, że półżywi, zwłokami, często już po torturach upośledzeni na zawsze, zostawali w tej kolonii, byli tam wykorzystywani, a tam się tam po prostu straszne rzeczy się dzieją. No i tego głównego aktora, właśnie ponieważ on należy do tego ruchu przeciwko Pinochetowi, wolnościowego, właśnie łapią na ulicy, wywożą tam.
No i Emma Watson, jak się o tym dowiaduje, no to, to w ogóle się dzieje w latach 70. To jedzie tam dobrowolnie się do tej kolonii Dignidad, bo tam można było dobrowolnie jak do zakonu się oddać, powierzyć życie Bogu, zgłasza, żeby go odnaleźć, i to się, tam się dzieją takie hardkory. Ten film jest bardzo dobrze nakręcony. Nie powiem wam, jak się kończy, ale powiem wam, że przez całą, że w ogóle o tym. Potem ci wszyscy ludzie tam zostali skazani i o tym było bardzo głośno na całym świecie. Zdjęcia, które stamtąd się wydostały, nie powiem wam do końca, to obiegły cały świat i ogólnie to była bardzo, bardzo taka głośna na świecie sprawa, że tam było bardzo, bardzo dużo nadużyć i takich bardzo złych rzeczy. Natomiast w przeciągu kilkudziesięciu lat działalności tej kolonii Dignidad tylko 5 osobom udało się uciec. I to jest właśnie historia na faktach. Tych 2 osób, między innymi. Także zobaczycie, co tam się będzie działo w tym filmie. Polecam wam serdecznie, zwłaszcza jak lubicie tych aktorów. Film jest fajnie zrealizowany i dobrze trzyma w napięciu. Ja mimo tego, że to jest prawdziwa historia, to do końca nie wiedziałam, jak się skończy. Drugi film to jest film pod tytułem Mama z Penelope Cruz i to jest film o kobiecie, która choruje na raka. I to jest film ciężki. Ona ogólnie nazywa się Magdalena w tym filmie, Magda. I ona choruje na raka piersi. I to jest film, który jest podobny do filmu Chemia. Jeżeli widziałyście film Chemia, widzieliście, polecałam go zresztą też w wakacje, bo ja go widziałam właśnie na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty w lipcu ubiegłego roku, czy tam w sierpniu, i wtedy też go polecałam w filmie, to jest film bardzo podobny do filmu Chemia, tylko że on się dzieje w Hiszpanii. I też wymowy jest podobny, ale też jest troszkę, jest podobny, ale jest też trochę inny, bo pokazuje też, co się dzieje w głowie, jakie są wyobrażenia ludzi, jeżeli są tak chorzy i jak to się przeżywa i też. No, to jest bardzo ciężki film, ale jeżeli lubicie Penelope i chcecie, no nie wiem, właściwie nie wiem, po co się taki film ogląda, no ale obejrzyjcie go po prostu, a na pewno będziecie wdzięczni za to, że jesteście zdrowi, że żyjecie i że wszystko jest w porządku, może tak, tak, tak powiem. A na koniec, żebyście mi tutaj nie zasnęli, to będzie Ken Lee. Ken Lee musi się pojawić w inspiracjach. Jak wiecie, byliśmy z Konradem w Krakowie na koncercie Mariah Carey, jedynym w Polsce koncercie, i strasznie mi się ten koncert podobał. Jeżeli mieszkacie gdzieś za granicą, albo Mariah przyjedzie jeszcze do Polski, to wybierzcie się na jej koncert, bo to był taki koncert. Wiem, że czytałam dużo narzekania, że źle wyglądała, że się nie ruszała, że nuda, bla bla bla. Spoko, ale to był taki koncert w starym, dobrym stylu. Czyli liczy się muzyka, liczą się aranżacje muzyczne, liczy się to, co słyszycie, a nie tylko jakieś wygibasy na scenie, taniec i to, co widzicie. Bo na przykład byłam też na koncercie Beyoncé, gdzie było i jedno, i drugie, i to był w ogóle mega fenomen, bo ona i mega wygląda, i świetnie się rusza, i zarąbiście śpiewa, powiedziałabym, że lepiej niż na płycie. Byłam na koncercie Madonny, gdzie 90% tego koncertu to były właśnie efekty specjalne. Muzyka to tam, no umówmy się, była taka raczej dodatkiem. Natomiast u Marai mało było tych efektów. Mało było takiej oprawy scenicznej. Przebierała się wprawdzie tam 4 czy 5 razy, zresztą bardzo dużo długiego snapa nagrałam z tego koncertu. Ale ona tak śpiewa fenomenalnie, że jeżeli ktoś ma jakieś ale do jej wokalu, albo mówi, że ona nie śpiewa, albo cokolwiek, to naprawdę polecam posłuchać jej na żywo. Bo ona na żywo tak brzmi, że po prostu mnie ciary przechodziły. Poryczałam się tam chyba ze 3 razy podczas tego koncertu, tak się wzruszyłam. Strasznie fajna sprawa. Ale podlinkuję wam na dole wykonanie brawurowe Ken Lee, czyli Can't Live. Nie, ten kawałek się nazywa Without You chyba. Without You. Brawurowe wykonanie, które też na snapie po koncercie wrzuciłam. Z bułgarskiego Idola, tylko że jeżeli lubicie Mariah Carey, jeżeli lubicie ten Without You kawałek, to ostrzegam was, że jeżeli to zobaczycie, to już tego nie odzobaczycie i wtedy kawałek Without You zostanie na zawsze dla was kawałkiem Ken Lee. Ale na rozruch, po tych inspiracjach, na doładowanie baterii i na uśmiech polecam wam Ken Lee. Dibu, dibu, dałciu. Oglądajcie koniecznie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje inspiracje wam się podobają. Dajcie znać, co wy ciekawego widzieliście. Cały czas się zbieram do obejrzenia filmu The Dressmaker, ale cały czas jakoś tak nie mogę. No i mam feelingu. Jak będę miała, to obejrzę, ale dzięki za wszystkie polecenia. Zapraszam was jeszcze raz na urodziny wejściówki od jutra, także wchodźcie koniecznie. Mam nadzieję, że widzimy się tego 12 maja. Tak, dobrze powiedziałam. O 19. Spóźnialscy do mnie będą wpuszczani. Jeżeli ktoś się spóźni, to jego bilet przepada i na jego miejsce wpuszczę osoby, które przyszły na przykład bez biletu z nadzieją, że może wejdą. Także taka będzie sytuacja. Ostrzegam. Także jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa! Mm.